Cześć, z tej strony Gra w Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku będzie o książkach, których przeczytać się nie da. Tylko na sam początek, tak tytułem wyjaśnienia. Nie chodzi tutaj o książki, które zostały wymyślone na potrzeby jakichś fabuł, tak jak to ma miejsce u Borgesa chociażby, ale nie tylko u niego, u wielu innych tych twórców, którzy lubują się w wymyślaniu jakichś tam pisarzy i opowiadaniu o nich i o ich dziełach, jak u Zafona chociażby. Nie, taki film być może kiedyś powstanie i rzeczywiście tutaj materiału będzie bardzo dużo, bo to jest dość częsty motyw, zwłaszcza w literaturze nowożytnej, literaturze współczesnej, czy też w filmie, czy też w innych dziełach kultury, ale nie teraz o tym. No, do tego trzeba będzie sporo wybrać, sporo się pozastanawiać i na pewno wy w komentarzach też o wielu takich książkach napiszecie. Dzisiaj powiem wam o dziewięciu książkach, które były zapowiadane, które były planowane, które być może były pisane, które być może nawet zostały napisane, ale z jakichś przyczyn się nie ukazały. Wybór trochę ograniczyłem, bo na przykład wiem o tym, że powiedzmy Philip Dick napisał 3 powieści, które później zniszczył, bo tam na przykład odrzucali je wydawcy, ale szczerze mówiąc z opisu tych książek no jakoś specjalnie nie byłbym chyba nimi zainteresowany, może się mylę, więc starałem się to gdzieś jakoś do swoich preferencji tutaj dopasować. Jeśli wy macie też takie tytuły, znacie takie tytuły, słyszeliście o takich tytułach, to oczywiście bardzo proszę o komentarze, o napisanie, co to takiego mogłoby być w waszym przypadku, taką książkę, którą chcielibyście przeczytać, bo wiedzieliście o tym, że jakiś pisarz, autor zaczął nad nią pracować albo, nie wiem, nawet zaczął ją pisać i nie dokończył. Oczywiście zachęcam też do głosowania na film łapkami w górę i do wsparcia na Patronite czy też przez YouTube'a. A my już przechodzimy do naszych powieści, które się nigdy, no nie tylko powieści, do naszych książek, które się nigdy nie ukazały. Zaczniemy od Adama Mickiewicza i od piątej części Dziadów. Mówiłem, cały filmik poświęciłem kiedyś Mickiewiczowi, odsyłam tutaj do niego i książkom, których nigdy nie napisał, a było ich trochę, czy też wierszą. Było ich trochę i specjalnie tutaj nie wybrałem tej najsłynniejszej nienapisanej chyba rzeczy Adama Mickiewicza, czyli Listów z przyszłości, tej powieści epistolarnej science fiction, która by była prawdopodobnie pierwszą taką polską powieścią, tylko Dziady część piąta. No z powodów po pierwsze takich, że chciałem się trochę ograniczyć, po drugie no i jednak wolałbym, żeby to te Dziady się ukazały, jak mam być szczery. Powody chociażby 2, no może nawet 3. Po pierwsze, bardzo ten dramat lubię i rzeczywiście uważam to za najwybitniejszy dramat polskiego romantyzmu, o ile nie w ogóle w historii literatury polskiej. Po drugie, gdyby on się ukazał przed 1838 rokiem, a byłaby na to szansa, to mogłoby to spowodować ciężki ból pewnej części ciała u Juliusza Słowackiego, bo zabrałoby mu to pomysł na Angelnego, co też byłoby wartością dodaną. A tak już zupełnie na serio, to rzeczywiście same Dziady zapowiadają możliwość pojawienia się tej ostatniej części. No i my wiemy, że Adam Mickiewicz nad tą piątą częścią pracował, a przynajmniej miał ją gdzieś w głowie. Wiemy, że akcja na pewno miała toczyć się na Syberii i miała dotyczyć martyrologii polskich zesłańców. Pewne fragmenty części trzeciej Dziadów zapowiadają to, co mogło się stać udziałem bohaterów, no jakiś powrót triumfalny być może w finale i wreszcie happy end, ale tego nie wiadomo. Wiemy również, że Mickiewicz pożyczał pamiętniki od zesłańców syberyjskich, prawdopodobnie po to, żeby dowiedzieć się, jak to życie tam wyglądało, ale no, nigdy ich nie zwrócił. I wiemy też, że pod koniec swojego życia, przed podróżą do Bułgarii i później do Konstantynopola, tą ostatnią podróżą Adama Mickiewicza, Mickiewicz porządkował razem z synem swoje papiery i część ich zniszczył, spalił. Być może wtedy właśnie uległy zniszczeniu te wprawki, próbki,
dziadów części piątej. Wielka szkoda, że nic się z tego nie zachowało. Druga książka, kolejna książka, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, która no, byłaby na pewno bardzo ciekawa, gdyby się ukazała, to nienapisana nigdy powieść Henryka Sienkiewicza o Julianie Apostacie. Po sukcesie Quo Vadis Sienkiewicz jakiś czas zastanawiał się, no ta starożytność przyciągała jego uwagę. I w listach do swoich przyjaciół pisał o tym, że chce zacząć tworzyć powieść właśnie o tym cesarzu, który już w chrześcijańskim Rzymie powrócił do kultu pogańskiego. Miałaby być też, tak jak Quo Vadis, oparta na pewnym kontraście pomiędzy światem pogańskim a światem chrześcijańskim. Wiemy też, że Mickiewicz zwrócił się do księży zajmujących się historią Kościoła z prośbą o przekazanie informacji na temat literatury naukowej dotyczącej tego okresu i taką też literaturę otrzymał. A potem stało się to, co się stało, czyli Sienkiewicz się w tę literaturę wgłębił. No i jak sam wspominał w liście do jednego ze swoich przyjaciół, pomysł upadł, bo okazało się, że w tym momencie historii Kościoła ta moralność chrześcijańska nie różniła się już aż tak bardzo od moralności pogańskiej. Sienkiewicz pisze tam o niszczeniu świątyń pogańskich przez chrześcijan. Dodaje zresztą, że no, w sumie to nie powinien ich za to winić, tak? No, wiadomo, on pisze o pięknych świątyniach greckich bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Wiadomo, że pojęcia zabytku czy ochrony sztuki no wtedy nie było, więc w sumie można zrozumieć takie jego podejście. Ale cały plan spalił na panewce i Sienkiewicz nigdy do tej powieści nie wrócił. Chodzi mi po głowie czasami to, żeby zrobić kiedyś taki film o nienapisanych książkach Henryka Sienkiewicza, chociaż nie wiem, czy będzie wystarczająco dużo materiału, żeby sobie chociaż kilkanaście minut o tym porozmawiać, ale może spróbujemy. Pożyjemy, zobaczymy. No na pewno wtedy o tym Julianie Apostacie też będę wspominał. Trzecia książka. I to z tych wszystkich dzisiaj wymienionych, to byłaby taka książka, na którą chyba jest jeszcze jakaś szansa, że ją kiedyś przeczytamy. Chodzi mianowicie o niezachowaną powieść Brunona Schulza pod tytułem Mesjasz. Bruno Schulz prawdopodobnie tę powieść ukończył. Byli tacy, którzy twierdzą, że ją widzieli. Co więcej, prawdopodobnie przekazał ją komuś, kto tę książkę gdzieś tam wywiózł. No i to, co się dzieje potem, to jest cały cykl różnych dziwnych wydarzeń związanych z Mesjaszem, bo my jak na razie znamy pierwsze zdanie, które miał zobaczyć bodajże Sandauer chyba, i które brzmiało: Mesjasz, pojawił się Mesjasz, bodajże jest już w pobliżu, powiedziała do mnie matka, podobno widziano go w Samborze. I teraz tak, no cały szereg dziwnych wydarzeń, to znaczy po wojnie zaczynają się pojawiać informacje, prawdopodobnie od osób związanych z KGB, że można gdzieś rękopis tej powieści nabyć. Tylko problem polega na tym, że no dwukrotnie te osoby, które informacje tę dostają, no umierają. Nie widzę tu oczywiście żadnego związku, ale taki ciąg nieszczególnie szczęśliwych wypadków. I jak do tej pory tej książki odnaleźć się nie udało, tego rękopisu. Ja pamiętam, że na języku polskim wyświetlano nam kiedyś, dawno temu już, film o Brunonie Schulzu i tam była mowa o tym, że ponoć są osoby, które są na tropie tej książki i już blisko jej odnalezienia. Ja tę powieść wymieniam specjalnie, bo nie jestem fanem opowiadań Brunona Schulza, ale bardzo, szalenie mnie ciekawi, jak on by się sprawdził w takiej dłuższej formie. Może zmieniłbym zdanie, bo ja zawsze go cenię jako plastyka. Natomiast jako pisarza, no okej, niech tam sobie będzie. Ja wiem, że teraz powiedziałem straszną rzecz, no ale tak jest. Kolejna książka, kolejne książki tutaj, które nie zostały napisane, a które na pewno z chęcią bym przeczytał, to ciąg dalszy serii
no dzisiaj powiedziałbym pewnie sagi, ale serii książek Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego. Tych powieści ukazało się 10, z czego część, dwie bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w Grobowcach Faraonów i na Alasce są już kończone, czy też redagowane przez, nie przez Szklarskiego. Ja się chyba bodajże na 8, jeżeli, albo na 9, jeżeli do, nie, na 8, nie, na 9, przepraszam, na 9, na Tomku w Grobowcach Faraonów zatrzymałem. Natomiast wiemy o tym, że Szklarski planował przeniesienie akcji do Polski, do okresu I wojny światowej, no i jakby wciągnięcie bohaterów w walkę narodowo-wyzwoleńczą. Pomysł jest o tyle ciekawy, ale myślę, że dość trudny, ponieważ siłą Tomka było jego tło. To, co też w sumie niektórzy uważają za słabość. Znaczy tło, czyli to wszystko, co tam się dzieje poza tą przygodową akcją, tak? Czyli opisy przyrody, opisy historii, odkrywania, wypraw podróżniczych, tak? W Polsce ogarniętej I wojną światową, no byłoby to dosyć trudne do zrobienia, więc tutaj Szklarski musiałby chyba pójść w zupełnie inną stronę i pytanie brzmi, czy Tomek by to wytrzymał, to znaczy w sensie, czy te powieści, wizja tych powieści by taką zmianę wytrzymała. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? No niestety najprawdopodobniej się tego nie dowiemy, chyba że ktoś zacznie pisać kolejne części. Następną książką, którą sobie tutaj wypisałem, jest niezrealizowany projekt Antoniego Gołubiewa na ciąg dalszy Bolesława Chorobrego. Zapytacie zdziwieni pewnie, jaki ciąg dalszy, skoro mamy tutaj tego wnuka, piątą część cyklu, która ładnie nam kończy całość. Problem polega na tym, że z tego, co mi wiadomo, Gołubiew umyślił sobie ten cały fresk piastowski, bo tak można te powieści nazwać, jako pewną wizję czasów pokoju Bolesława Chorobrego. No oczywiście dwie wojny tam mamy, tak, pierwszą o Wolin, drugą wojnę z cesarstwem, ale następne części cyklu miałyby traktować o wojnie, którą Chorobry prowadzi z cesarzem Henrykiem. Do ich realizacji nigdy nie doszło i po latach Gołubiew zamyka ten cykl właśnie tym tomem Wnuk, który podsumowuje całość, ale nie przenosi już akcji do przodu, do tych kolejnych wojen, które Bolesław Chorobry toczy. Z jednej strony wielka szkoda, bo ja jestem wielkim fanem tej powieści. Ja wiem, że zaraz się zacznie, o Jezu, dziwny język, dziwna stylizacja. Ta stylizacja jest po prostu przepiękna, ona jest piękna sama w sobie. Natomiast co mogłoby się tutaj nie udać, to, że Gołubiew nie był batalistą, pisarzem batalistą. Tam mamy, tak jak już mówiłem, mamy te dwa fragmenty dotyczące wojen, jakichś większych starć i one są oczywiście bardzo dobre. To nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie brzmi jednak, czy jemu na większą skalę by to wychodziło tak dobrze, jak na przykład Zofii Kossak-Szczuckiej? Szczerze mówiąc nie wiem, ale też z chęcią bym się przekonał, chociaż się nie przekonam. Dobrze. Kolejna książka, którą dzisiaj bym chciał wymienić, i z nią jest akurat też bardzo ciekawa sprawa. To jest trzeci tom trylogii, której nie ma, czyli kolejny tom dylogii Eugeniusza Pałkszty o archeologach, o polskich misjach archeologicznych i o przygodach ich dzieci. Pierwsza część, znaczy nie, no w sumie dwie części się rozgrywają w Turcji, tak, bo to akcja się rozgrywa w Turcji, czyli pierwszy tom to był Złote Korony księcia Dardanów, a druga część W cieniu chetyckiego Sfinksa. I teraz, co jest ciekawe, tak jak rozmawiałem z wieloma osobami, to wszyscy byli przekonani, że trzeci tom istnieje i że on wyszedł, tylko że oni go po prostu nie przeczytali. Bo na zakładce bodajże od drugiego tomu jest napisane tak, że no trzeci tom cyklu już niebawem, tak? Amfory spod Halikarnasu. Jest tytuł nawet. Nie wgłębiałem się nigdy w temat i nie wiem, czy to było tak, że Pałkszta nie zostawił żadnych notatek, nie dokończył tego, czy może napisał i to nie zostało z jakichś przyczyn wydane. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Jeżeli wiecie, napiszcie mi w komentarzu, ale bardzo polecam te powieści.
One są bardzo fajne, tym bardziej, że biorąc pod uwagę temat, to one są skierowane jednak do trochę takich, tak, trochę starszej młodzieży. No powiedzmy tak 15-16 lat, tak myślę, że to byłby tutaj idealny wiek. I tak jak już mówiłem, to są opowieści o polskiej misji archeologicznej, no i jakby dzieciach tych archeologów, którzy gdzieś tam przeżywają przygody. Tylko to nie jest jakiś Indiana Jones, tylko to są raczej takie kwestie, no ktoś tam się w kimś zakochuje, ktoś kogoś ratuje od wypadku samochodowego, czy tam przed jakąś tam kradzieżą, napaścią, różnymi innymi takimi rzeczami. Przy okazji oczywiście w tle mamy bardzo dużo informacji na temat tych dawnych czasów, czyli w tym miejscu, gdzie tam akurat ci archeolodzy sobie kopią. No i powoli już kończąc, trzy jeszcze książki przed nami, przenosimy się do współczesności i do fantastyki. Kolejna książka, której no myślę, że już nie przeczytamy, chociaż jakiś tam cień nadziei może gdzieś tam jest, to jest powieść, i tego bardzo żałuję, naprawdę bardzo żałuję. To jest niezrealizowana, czy też może zaczęta, może nawet napisana i porzucona powieść Jacka Dukaja pod tytułem Stalowe jaskółki. W jednym z wywiadów Dukaj wspomniał, oczywiście ja wiem, że przy Dukaju to jest mnóstwo tutaj książek, które moglibyście wymieniać, które on gdzieś zapowiadał, że będą, a później się nigdy nie ukazały, jak chociażby na przykład tak Rekursje, czy też dalszy ciąg innych pieśni, no, albo tak, albo kolejny tom Perfekcyjnej Niedoskonałości, wiadomo jak jest, ale ja te Stalowe jaskółki darzę taką wielką miłością. Dlaczego? Bo to miała być powieść o kontakcie z obcą cywilizacją w realiach Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Więc wyobraźcie sobie ten język Dukaja, tę frazę Dukaja, jego stylizację na język epoki, no i sam temat. Myślę, że byłaby to rzecz niezwykła. Byłaby to książka, którą by się czytało. Co więcej, ktoś już taki pomysł zrealizował. Ja nie będę tutaj tytułu podawał ani autora tej powieści, bo jej nie czytałem, ale sam opis wyglądał dość kuriozalnie, bo to przypominało jakąś taką war books o tym, jak to Polacy i Turcy osmańscy łączą siły, żeby przeciwstawić się najeźdźcom z kosmosu. Jeżeli czytaliście, wiecie o jakąś książkę chodzi, to też napiszcie w komentarzach, ale ja jakoś wolałbym, żeby to napisał Jacek Dukaj. Dobrze. Kolejna książka, i tutaj szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to się nie pojawi, i nie wiem w sumie skąd już taka 10- czy też kilkunastoletnia obsuwa. Chodzi bowiem o powieść Anny Brzezińskiej. Tutaj tytuł miałby brzmieć Za rzeką w głębi lasu. Wiem, że Anna Brzezińska tę powieść zapowiadała. Pojawiło się nawet mini opowiadanie, które miało być umieszczone w uniwersum tej powieści pod tytułem bodajże Żar, i potem temat nagle umarł. A co o tym wiemy? Wiemy, że to fantastyka, której akcja miałaby być umieszczona w krainie przypominającej taką przedrewolucyjną carską Rosję, więc pomysł bardzo ciekawy, no ale z drugiej strony może teraz nie ma nawet za bardzo chętnych na wydanie czegoś takiego z powodów no, wiadomych, tak? A może nie, a może przyczyny są zupełnie inne, i też jeżeli coś wiecie na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. No i na koniec. I to jest też w ogóle ciekawa sprawa, bo wydaje mi się, że największą stratą polskiej fantastyki, tej współczesnej, jest to, że przestał tworzyć Maciej Guzek. Bo ja, o ile jego książki te, czy opowiadania, te, które czytałem, no bywały różne, bywały lepsze, gorsze, ale uwielbiałem jego język, uwielbiałem to, w jaki sposób ten człowiek pisze. I kiedy bodajże w Runie pojawiła się informacja o tym, że Maciej Guzek szykuje powieść o Mickiewiczu, powieść fantazy, o tym, że Mickiewicz przekracza Prosnę, rusza do powstania listopadowego, a potem nagle w Królestwie dzieje się coś strasznego, prawdopodobnie Mickiewicz odprawia jakiś satanistyczny czy też inny rytuał, i wojska carskie razem z nimi, całe te ziemie królestwa zostają zniszczone przez jakąś tajemną siłę, no to byłem zachwycony, że to właśnie Maciej Guzek coś takiego napisze,
i ta książka nigdy się nie pojawiła. Czy to jest związane z upadkiem wydawnictwa Runa, z zamknięciem jego działalności i tym, że ta książka może jest i prawa autorskie, nie wiem, gdzieś tam sobie wiszą? Czy przyczyny są inne? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale ja mam jeszcze nadzieję, że ta książka się pojawi i że być może będziemy mogli ją przeczytać. No, nie wymienię tutaj na koniec książek Jacka Piekary, takich jak Czarna Śmierć czy też Rzeźnik z Nazaretu, zwłaszcza tej drugiej, bo ja mam jednak nadzieję, że one może kiedyś się pojawią. Z drugiej strony nie są to też rzeczy, na które bym aż tak bardzo, bardzo mocno tutaj czekał, ale no, w sumie z chęcią by się przeczytało. Nie powiem, że nie. Natomiast niespecjalnie czekam już na Necrosis, bo nawet ostatnio sobie dalszy ciąg, nawet ostatnio sobie zerknąłem na te opowiadania i chyba myślę, że już dzisiaj by mi się nie podobały za specjalnie. No i tyle. Jeżeli wy też macie jakieś książki, co do których wiecie, że miały zostać napisane, ale nie powstały, a wy bardzo chcielibyście je przeczytać, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.